Siemano widzowie, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Szybson, a my jesteśmy oczywiście gdzie? W moim cudownym pokoju na Kidowicach. Aż zasiądę tutaj do tego biurka i razem z wami, że tak powiem, porozmawiam. Jak widzicie, za mną jest tablica, na której dalej nie zmieniłem subskrypcji. Tak, wiecie co, obiecuję wam z odcinka na odcinek, że zmienię to i zaktualizuję, ale ciągle zapominam, bo mam inne rzeczy na głowie i za niedługo startuję z pewną bardzo fajną rzeczą, o której jeszcze dzisiaj wam nie powiem, ale kto mnie obserwuje na Instagramie, ten prawdopodobnie może się dzisiaj dowiedzieć, więc wbijajcie koniecznie na Instagrama, tam powiem o tym, co się dzieje za niedługo, już w sumie powiedziałem, więc kto tam był, to już powinien wiedzieć, a kogo nie było, no to dowie się dzisiaj, więc wbijajcie koniecznie na Instagrama, bo wrzucę tam pewną informację i będziecie mogli się dowiedzieć, co za niedługo fajnego wystartuje, więc zapraszam serdecznie. No a tutaj oczywiście możecie zostawić subskrypcję i tutaj również, żeby dobić, prawda, tutaj 260 tysięcy, a tutaj 130, bo już mamy 120, więc za to wam oczywiście serdecznie dziękuję. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku mam bardzo prosty plan, ostatnio była lekka kłótnia na Kidowicach. Troszkę się pokłóciliśmy ze względu na to, że myśleliśmy, że ktoś ukradł Kitcoina, okazało się, że to Magik go po prostu sobie polerował. No i muszę, ja chciałem porozmawiać z Dawidem o tej sytuacji. To jest numer, a może wiecie co, nawet nie przedłużajmy, pójdźmy po prostu do Dawida. Porozmawiamy sobie z nim o tej kradzieży Kitcoinów, bo to jest akurat bardzo śmieszny temat. Jestem ciekaw, jak on sobie wspomina tą wielką kłótnię. Halo, Dawidzie! Czemu ty zawsze stoisz na tym? Człowiek rzekł, patrz w ocean, zyskaj duszę. Ej, czemu mnie podsłuchujesz, jak ja sobie tutaj kontempluję nad mym życiem? Piękny wiersz to był. To nie był wiersz, to było cytat. Co? Jaki cytat? To był cytat takiego pewnego mądrego człowieka, który wstał o 11.11 i powiedział to, jak spojrzał na te morze. Dawid Chłanek się nazywał. A, okej. Ja rozumiem, ten artysta. No co dobrze. Co cię, tak moje progi, tak z rana, tak, co przychodzę do ciebie, ponieważ uwaga, chciałem z tobą porozmawiać na temat jednej bardzo ciekawej rzeczy. Gdzie jest jajo? Nie ma jaja, jest w ręce i nie stawiam tego jaja, póki nie zbuduję sobie murów i kamery i policjantów dookoła chaty, żeby to pilnowali, rozumiesz? Nie dobrze, postawię dobrze, tego. Dobrze, dobrze, dobrze. Ja przychodzę z tobą porozmawiać o tej ostatniej kłótni, którą mieliśmy na Kidowicach w sprawie kradzieży diamentowego Kitcoina, nie? No, jak wspominasz, no. Jak wspominasz, to naprawdę cudowna kłótnia, ja jeszcze nigdy takiej kłótni nie przeżyłem, tutaj przynajmniej. No ja uważam, że dziewczyny i tak go kiedyś buchną, nie? No też mi się tak wydaje, myślę. Ale spokojnie, teraz już nie musimy się przejmować, bo ja mam kamerę ustawioną tam, czekaj, to nie ta kamera, która to była 25. Ty masz 25 kamer? 26 dokładnie, Boże. Ale ej, nie dobra stary, nie mam widoku, ktoś mi zamurował kamerę. Mówiłem od początku, że to, no i wiedziałem, czekaj, że to czekaj, czekaj, no, czekaj, no, czekaj, 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 no, jeżeli no, ktoś buchnął tego to. Kitcoina znowu, a, ej, to nie będzie dobrze. To nie I będzie dobrze, chodź, 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 chodź. Rozumiesz? To my nie, się nie, 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 ja nie będę grał za świeczkę. Koniec, koniec. A w ogóle właśnie, ile ty masz dzisiaj tych pieniędzy jeszcze w ekwipunku? Ja na razie mam ametystu trochę, bo zebrałem, ale nie rozmieniłem go jeszcze, zaraz możemy go rozmienić. Musimy w ogóle zrobić ten, podsumowanie. Zaraz się kończy w ogóle cały ten. Patrz, jest tu ten diament. Patrz, za co mi zamurowali! Faktycznie mi tu zamurowali. Aha, ten! Jakie w ogóle. Nie wiesz, nie mogę. Dobra, ale nikt nie ukradł, więc git. To po co mi to murowali? Dziwne. Dziwne, ale dobra, czekaj, sprawdzę, czy to teraz działa odpowiednio. 25, pyk. No i działa, wszystko elegancko widać. Chowaj się. Co jest? Gdzie ma kurwo? On tam jest! Ej, on. Co on robi? On ma dwa diamentowe kitcoiny. Proszę się przyjrzeć. Ej, co jest grane? Patrz go, widzisz? Ej, zostawił. Ej, dobra, o co chodzi? Widziałeś, on miał w rękach dwa diamentowe kitcoiny. Nie jest jeden, są dwa. Właśnie nie widziałem, bo mi drzewo zasłania. Aha, no to stary, to ja ci mówię, co widziałem. Patrz, bo jest teraz tam, stoi, ale on podmienił coś. Zabrał i poszedł z jakimś innym. Ej, dobra, dziwne. Dajesz za halucynację, no ty, serio! Przecież jest jeden Kitcoin. Magika słyszałem, ale widziałem, no co, no... widziałem, jak trzymał w ręce drugiego. Tak, czekaj, chodź. Przecież powiedział, że jest wyjątkowy. No wyjątkowy, czekaj, ja sprawdzę. 26 to było? No. Czekaj, patrzę. Chyba. No kurde, widzę go w tym momencie, stary, na kamerze. Dobra, nie, chodź, pokażę ci, chodź. Ale gdzie na kamerze ty go widzisz? Ty masz kamerę w jego bazie? Tak, no tam, gdzie ci ostatnio pokazywałem tą moją bazę. Dobra, tu, pyk. A, że tam, dobra, dobra, nie, okay, przelecimy, dobra, tak, dobra, tu, dawaj. Kurczę, no to ty jesteś Paweł Jumper. Dobra, tu. No typie. Dawaj, lecimy w dół, szybko. Dobra, czekaj, ląduję, o, dobra. Dobra, patrz, tą kamerę mam, widzisz? Tu. A, o tym. Widzisz go? Faktycznie! Ma w ręce drugiego Kitcoin. A co jakby sobie zostawić ten diamentowy Kitcoin, a im dać plastikowy? To może to jest dobry pomysł?
Dobra, to jest fake, to jest fake, to jest fake. Ten co Kitcoin, ty stary. To nie jest prawdziwy Kitcoin. Muszę go troszkę wyczyścić. Ale to czekaj, to teraz on ma w ręce prawdziwe czy fejkowe, bo już nie rozumiem. Nie wiem, stary, ja totalnie nie wiem, którą on ma teraz w ręce. Śni. Nie no, skoro teraz mówi, skoro teraz go poleruje, to jest raczej ten prawdziwy. Ale to po co on to zrobił, stary, w ogóle? Po co tam jest? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, stary, ale może się okazać faktycznie, że gramy o świeczkę, ale czekaj. Dobra, on nie, coś... no raczej nie. To, a może on to zrobił? Czekaj, stary, no nie wiem, ty. Może idzie, on chce idzie, nas oszukać, czekaj, stary, idzie gdzieś, może idzie to gdzieś, teraz... Nie? Idzie tam? Na mapę sobie spojrzeć. Nic nie zmienia się na mapie. Dobra, 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 nic nie zmienia się na mapie, to ciekawe, ciekawe, co by się miało zmienić tutaj? Mamy jakieś zadanie teraz, że mamy coś zmieniać na mapie? Nie. Czekaj, ja nie napisałem nic nowego na tablicy? No właśnie nie, sprawdzałem, że jest wszystko... Teraz znowu iść do jaskini. Patrz, idzie znowu do jaskini. Idzie tam, czekaj, zobaczę na kamerę, zobaczę na kamerę. 25, 25, 25, mam, widzę. Może odpalone? Dobra. Tak, tak. Co tam się dzieje? Na razie nic, na razie go tam nie ma jeszcze. Na razie go tam nie ma. Dobra, tam się otworzyły drzwi, stary, tam są drzwi ukryte. Dobra, zabrał tego Kitcoina, który tam był. Dał... I znowu dał. Nie wiem, czy tego samego dał, czy podmienił. Nie wiem, stary. Dobra, czekaj, czekamy tu, czekamy na niego, bo on tu pewnie wróci zaraz. Dobra, co to się wyprawia w ogóle? Ale jakie dziwne. Ale nie, jeżeli on chce nas oszukać... Patrz, jest. Patrz, i ma jest, znowu jest, łapie jest. Coś. Ma, no, czyli podmienił znowu. Czekaj tutaj. Co ty gadasz? Dobra, odłożył tego... Dobra, pytanie, jak to jest diamentowy Kitcoin, to go bierzemy od razu. No ja go pucham, stary, nie ma opcji, dziewczyno tyle... A ja poszedł? A nie, jest tu. Ale ty nie przyjdę to za niedługo. Tak, jakoś a nie, wychodzi sam, dobra, to nie wychodzi, trzeba... Wychodzi, czekaj, tam, on tam idzie? Dobra, no poszedł. Daj jeszcze chwilę, czekaj, bo tak, kurde, wyjdziesz zaraz za tym. Czekaj, trzeba iść powoli. Nie mam potoczka na niewidkę, kurde, no, nie ja mam, niby, ale szkoda używać, bo to 8 minut, a jak on poszedł... Dobra. Okej, na spokojnie, dobra, czekaj, co to jest? Sprawdzę, plastikowy to... Kitcoin! I jaka podruba, stary, patrz! Jaka podruba, nie? Białą. Ale wygląda identycznie! Stary, jaki syt, dobra, czyli teraz tam jest oryginał, dobra. Czyli tam jest dobra, oryginalny, a tu jest plastikowy. Ej, wydaje dobra, co z tym rozrobić? Tylko czekaj, no po co on to zrobił, stary? No po co nam plastikowy Kitcoin? To jest niepotrzebne, stary, to jest nic nie warte. Ja wiem, ja stary mam... Dobra, czekaj, chodź, nie gadajmy tu o tym, bo jak on tu wróci, to jest przypał. Dawaj z powrotem do tego przejścia. Dobra, tu, zapraszam. Ja mam pewien pomysł, bo patrz, skoro on ma dwa Kitcoiny, jeden plastikowy, drugi diamentowy, całkiem możliwe, że w momencie, w którym na przykład my wygramy te wszystkie konkurencje, to on wyciągnie plastikowy i powie, proszę, oto wasz Kitcoin, nie? My nigdy nie mieliśmy tego Kitcoina w ręce, nie wiemy jak on, że tak powiem, wygląda, może nam powiedzieć wszystko, wiesz o co chodzi. No nie, no ale nazwa stary, no przecież pisze plastikowy Kitcoin stary, no przecież to od razu widać. No dobra, no to może powiedzieć, że nigdy to nie był diamentowy Kitcoin, nie? Że to zawsze nie. Był plastikowy, że zawsze graliśmy o plastikowy. A mi się wydaje, stary, że trzeba z magikiem być transparentnym. Co, chcesz mu powiedzieć? Siema! Wiemy, że masz fejkowego Kitcoina! Tak, co z tym zrobić? Ja się tego spytam. Nie no, stary, to jest głupota. To jest głupota, stary. Ja bym lepiej poczekał z tym, ale słuchaj, teraz tak, patrz. Załóżmy, że wiemy, że jest ostatnie zadanie nas czeka, nie? Jakby, skoro wiemy, że tutaj jest ten Kitcoin plastikowy, skoro tu go odkłada, on nie jest świadom tego, że my mamy tutaj bazę. Nie wie o tym, że my jesteśmy, że tak powiem, krok do przodu przed nim. I to, że widzimy tam teraz, jakie są zadania, on jest w świecie przekonany, że my nie wiemy o nich. Więc możemy tutaj wykorzystać tą naszą przewagę, przyjść tutaj tuż przed ostatnim zadaniem, zniszczyć tego plastikowego Kitcoina, tak, że po prostu w momencie, w którym on będzie musiał zakończyć całą konkurencję, nie będzie miał wyboru i będzie musiał dać ten oryginalny osobom, które wygrają. Kurde, no też tak nie wiemy, co się nim kieruje, że on ma ten plastikowy, bo wiesz, no może akurat być takim właśnie tutaj oszustem, tak jak ty mówisz, a może on to zrobił w jakimś innym celu, może względu bezpieczeństwa, stary, no nie wiemy tego, nie? Nie wiem, stary, na razie to zostawmy, może niech widzowie dadzą znać, co o tym sądzą. Czekaj, gdzie tu było przejście? Czekaj, bo właśnie, no jak my stąd mamy wyjść? Czekaj. Tu! Nie. Tu. O. Ja nigdy nie wiem, te twoje tajne bazy, nie wiem... Namieszane w tym, jak nie powiem gdzie. Dobra, dawaj. No jest troszkę namieszane, ale to jest właśnie, w wyższym celu. Właśnie, info, zapomniałem ci powiedzieć. O czym? Zwierzęta wrócą do zoo. Czekaj, aż kurde, zagrąbię na trąbie. Naprawdę, dostałem ten, no nie trąb, bo przecież on tu przyjdzie. No ten, dostałem info od National Geographic, że przyjadą. Aha, serio. Okej, no to no dobrze, naprawdę, to czekaj. Ale to bardzo dobrze, cieszmy się tym, że w końcu wrócę po takim czasie, a ja w tym czasie idę wymienić ostatnie Kitcoiny, bo zaraz kończy się challenge, ja mam jeszcze trochę tego ametystu, więc lepiej, żebyśmy to, że tak powiem, wygrali całkowicie, więc szybko właśnie, klikam. Ogarnij.
Będziemy mieli kolejne ze 170, myślę. Uwaga. Jeszcze trzeba będzie, ja idę jeszcze dofarmić na pewno potki, bo to na pewno jeszcze się stare przyda. O, mam więcej, 186. 186 o, teraz. Elegancko. Dobra, no więc to elegancko. Dobra, idę no to odłożyć tam do tego, lecimy. Idę to odłożyć do tego sejfu jeszcze, żeby to tam wszystko było bezpieczne. Ty idź dobra. Dalej zarabiać swoje tam jakieś rzeczy i słyszymy się, no nie wiem, pewnie za chwilę, jak on będzie chciał kończyć to, bo to już zostało tak naprawdę ostatnie dobra, godziny widzowie, dobra. Więc trzym się, elo. Yo. Dobra, widzowie, schodzimy tutaj do Szymona na dół. Jak dobrze pamiętam kod, to mam nadzieję, że pamiętam. Odłożymy to do skrzynki, podliczymy oficjalnie, ile jest na samym końcu tego wszystkiego. Muszę pamiętać, żeby teraz wpisać ten kod normalnie, bo w poprzednim odcinku wpisywałem na ekranie, ale udało mi się to zakryć. Więc teraz muszę pamiętać o tym, żeby wpisać to na klawiaturze, te wszystkie kody. Tutaj, tu mogę wpisać, bo to już było wiadomo, jaki to jest kod, ale jeśli chodzi o skrzynkę, to muszę wpisać tak. Uwaga, pych, dobra, mamy to. Zabierzmy wszystkie kitcoiny. Ile tego jest? 6433 kitcoiny. To jest nasz stan konta na ten moment. W tym momencie jesteśmy naprawdę obrzydliwie bogaci. To są wszystkie nasze kitcoiny, więc ja je tutaj zostawiam. Wracam z powrotem i czekamy, aż się cały challenge skończy, a my spokojnie wygrywamy to, bo wątpię, żeby dziewczyny dały radę zdobyć więcej.